oddaj, no już, no po co to robisz? No po co, oddaj butelkę. Pan chyba nie jest ubezwłasnowolny. A jest chory. To idiotki, proszę pana, nie ma o czym gadać. Jesteś starsza i masz być mądrzejsza. Oj, wiesz co, ona ma 40 lat. No i jak od ciebie jedzie. Wydaje mi się, że grozi ci alkoholizm. Niepijąca się znalazła. Autografik dla mojej córki. Mama, poczekaj. Jak na imię? Asia. Nikt cię tak nie wkurzy jak twoja własna rodzona siostra. Nikt, nigdy. Gwiazda mi wielka. Ja nie jestem taka jak ty, ja jestem inna. Może dlatego nie wychodzi ci z facetami, bo oni tego nie lubią. Ty masz za to wzorowego męża. Grzesiu, a co z twoją pracą? Chujnia z grzywnią, pierdolę, jadę do Anglii. Jak ty się wyrażasz przy dziecku? Jakim dziecku? Znam takie słowa. Naprawdę? Mam kurwa dosyć, naprawdę, wiesz co, rozwiedźmy się. Kto inny by z tobą wytrzymał? Któraś z nas jest adoptowana. Mama pani ma niewielką szansę na odzyskanie zdrowia. Jak pani może tak mówić? Przecież pani uśmierca za życie. Kośka, nie zachowuj się jak dziecko. Ty mnie nie pouczaj. Zamknij się. Będzie dobrze, zobaczysz. Był uzdrowiciel? Zwariowałaś. Nie, nie wkręcisz mnie w żadne szamaństwo. Nie, 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 nie mam czasu. Kiedy żona wróci do domu? A skąd panu chce to wiedzieć? Ja, to ja skąd panu chce to wiedzieć? Tata! Tata! Jezus Maria, co ja teraz bez rodziców zrobię? Trzeba się na coś zdecydować. Nie, trzeba wszystkiego próbować. Nie, trzeba myśleć, myśleć trzeba. Trzeba się cieszyć każdą chwilą. To wszystko zniknie i tam nawet nie przejmie się świat, gdy się go nazwie dom. Dlaczego pani się śmieje? Pani ma depresję. Słuchaj, ty mi mówisz! Choć kiedy patrzy się wstecz, to jednak ważne, by mieć... Co, ty receptę wyrzucasz? Ja nie będę brać psychotropów. A ja może i będę. Jezu, co wy palicie? Ale nic nie przychodzi mi na myśl. O, wasze koleżanki.